Witajcie kochani w nowym vlogu. Dzisiaj witam się z wami sprzed mojego lustra. Powiem wam, że mam bardzo dobry humor. Naprawdę bardzo dobry humor. Wczoraj udało mi się ogarnąć wszystkie sprawy związane z blogiem oraz z kanałem. Dzisiaj odpowiedziałam na większość wiadomości, także jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I stąd też mój dobry humor, ponieważ mam taki luźniejszy poranek i postanowiłam, że pojadę do sklepu ogrodniczego. Kupię część kwiatów na mój balkon. No i oczywiście będę je później sadzić, jeśli uda mi się coś ciekawego dostać, coś ładnego kupić. Także zabieram Was ze sobą, ale jeszcze tak szybciutko pokażę Wam mój taki dzisiejszy, luźniejszy outfit, jak to się mówi. Koszulka, którą widzicie, którą mam na sobie, to jest biała koszulka z Zary z zeszłego roku z takim dekoltem w serek. Okularki, bo na pewno będziecie o nie pytać, przywiozłam w grudniu z Włoch. I to nie są jakieś markowe okulary, to są takie okularki, jak to się mówi, no name. Torebka, którą też już bardzo dobrze znacie, ale ona jest idealna na zakupy, bo nie muszę nic trzymać w rękach, także jest pod tym względem tak. No i słuchajcie, spodenki. To są spodenki jeansowe, które mają też takie całkiem fajne kieszenie, nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć. O! I wyobraźcie sobie, że te spodenki mają 15 lat. Kupiłam je we Włoszech, kiedy pierwszy raz pojechałam poznać rodzinę Massimo za jakieś niewielkie pieniądze i do tej pory je mam i mam do nich ogromny, ogromny sentyment. A na dole super stary, no tak jak mówię, żeby było dzisiaj wygodnie, idealny strój na zakupy, także pędzę i zabieram Was ze sobą. Kupiłam na razie tylko kilka pelargonii, które możecie zobaczyć, taki w przepięknym różowym kolorze, który idealnie pasuje do dali i te takie jaśniutkie. Będę je sadzić po trzy w donicach. Tak jak wspomniałam, na razie tylko tyle, ponieważ okazało się, że właśnie z tego koloru nie było już więcej, a zostanie mi jedna wielka donica, którą też będę musiała zapełnić, także pomalutku zabieram się do roboty. Zostało mi trochę ciasta, które wykorzystałam ostatnio do tarty i pomyślałam, że zrobię takie kruche ciasteczka. Dodatkowo poleję je białą czekoladą i może na wierzch pójdą suszone morele. Zaraz będę coś kombinować. Całkiem spora ilość tych ciasteczek mi wyszła, ale to dobrze, bo to są takie malutkie foremki. To teraz wstawiam je do piekarnika i będę przygotowywać polewę, czyli rozpuszczać czekoladę. Designate.
Okej, może nie wyglądają perfekcyjnie, ale kto by się tam przejmował formą? Teraz tylko muszę poczekać, aż biała czekolada zastygnie i będą gotowe do herbatki, do kawy na wieczór albo na jutro. A dzisiejszy wieczór spędzamy w gronie naszych znajomych w restauracji Olio e Pomodoro we włoskim klimacie. Będzie również Gino, Luigi Pagano. Tak szybko pokażę Wam tylko, co mam na sobie, bo muszę już dosłownie lecieć. Max jest już w restauracji, czeka na mnie, dzwonił przed chwilą, że mam się pośpieszyć. Także widzicie, luźny look, wygodny. Pędzę i zabieram Was ze sobą. Face to face in this trashy bar, another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. Lena, na zdrowie za dzisiejszy wieczór. Proszę bardzo, typowa włoska rodzina. Oto szefowa dzisiejszej imprezy, ale w sumie szefowa restauracji Olio e Pomodoro. Bardzo proszę, Iza, witam serdecznie. Dopytujecie się, kto jest szefem, także proszę bardzo. Między innymi. No właśnie, bo Salvatore już mogliście poznać we wcześniejszych vlogach. Jak tam, dużo ludzi dzisiaj? Dużo, bardzo dużo, bardzo dużo. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Gdybyście mieli ochotę zjeść coś dobrego i posłuchać coś fantastycznego, to zapraszamy do nas jak najbardziej. Koniecznie obserwujcie profil na Facebooku. Tam znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje, a my zapraszamy. Pa! Koniec. Wracamy do domu. Czas najwyższy się pożegnać ze wszystkimi i wrócić do domu. Także kochani, z Wami też się żegnam. Było fajnie, ale się skończyło. Jest dosyć późno, kotełki głodne. Także co? Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Dzięki, pa! I'm all about adventure times.